Kolejna manifestacja, nie mogło mnie tam zabraknąć. Relacja dla was, prosto z Łodzi. Kogo się pyta? Tej pani, dawaj. Dzień dobry. Dzień dobry, co tutaj się dzieje? Proszę przeczytać, w obronie lekarzy prawdziwych. A którzy to są ci nieprawdziwi? No. Ci, proszę pana, którzy szukają przyczyn choroby. Nie leczą po to, żeby leczyć, tylko szukają przyczyn. Pan się pośmiać, panie pyta? Też? Pan pyta? No pytam państwa. No właśnie słyszę. No ale ja pytam państwa. No, a jakie pan ma pytania? Dzień dobry. Nie ma wyboru? W czym pani chciałaby mieć wybór? Mieć wybór, prawo szczepienia i prawo leczenia. Bronić lekarzy, którzy po prostu dzisiaj są sądzeni i odbierane mają prawo wykonywania zawodu. Prawdy od lekarzy. Gdy pytam lekarza, co mogłabym zażyć, nie odzyskuję odpowiedzi. Lekarz po prostu stawia warunki. Nie mamy dobrych lekarzy, mamy dobrych, którzy muszą milczeć. I dzisiaj dlatego ten protest się odbywa. Jestem bardzo zadowolona, że to stało się w Łodzi, bo najwyższy czas, aby cała Polska się obudziła z tego. Jesteśmy truci. Ja pochowałam 4 lata córkę temu. Jutro jest rocznica, mając 29 lat. Ale czym się struła? Moja córka się nie struła. Moją córkę po prostu nie leczono. Okazało się, że w ciągu 4 tygodni zmarła na raka. Osierociła 2 dzieci. Tak nie może być w naszym kraju, że ludzie nie są leczeni. Na odpowiedź lekarzy, gdy pytałam, dlaczego moja córka umiera, lekarze odpowiedzieli, bo Bóg tak chce. Bóg nie chce, tylko lekarze nie leczą ludzi, a wręcz przeciwnie. Nie ma po prostu medyczna. Medycyna jest dzisiaj, cofa się, ma zakazy, lekarze również mają zakazy. A my chcemy prawdziwego leczenia. Żyjemy w wolnym kraju, czy w niewolnictwie jakimś? Podobno wolne. No mnie się też tak wydaje, że w podobno wolnym. Więc my chcemy mieć wybór. Wszyscy, którzy to idą, chcą mieć wybór. To jest naturalne prawo człowieka zapisane... W prawach człowieka. A przyjdź powiedzieć, tu większość nie chce być szczepiona, tak? Wszyscy nie chcą. Chodzi też o dzieci, małe dzieci, tak głównie. Ale teraz jest też zmiana tej ustawy, to znaczy jeszcze nie weszła, ale ma wejść taka ustawa, że nawet starszych też na przykład mogą szczepić po 65 roku życia, tak? Jeżeli lekarz uzna... Ale co, szczepionkę takiemu staremu bykowi? No jeżeli będzie, powiedzmy, jakaś tam epidemia, tak? Chodzi o tą opresję, to nie chodzi o to, bo my jesteśmy za wolnością. Za wolnością wyboru, bo jeżeli... Szczepionka, ktoś uważa, że jest w porządku, to w porządku, niech się szczepi, niech serię wybierze, tak? Wybór. Leków, szczepionki. Natomiast wybór zawsze powinien być. Tak? Zgadzam się z panią 100%. Myślę wszystkich za nie tutaj. Dobra, dziękujemy. A pani szczepiła syna? Tak, ja niestety szczepiłam i synek miał duże powikłania, teraz już na szczęście jest wszystko okej, ale jestem wrogiem chociażby tego, żebyśmy nie mieli wyboru jako rodzice. Dzieci jednak są na naszym wychowaniu, to są nasze dzieci i my jako rodzice powinniśmy po pierwsze mieć dostęp do pełnej, rzetelnej wiedzy, której po prostu nie mamy, z tego względu, że najczęściej nie mamy czasu, żeby szperać po wiarygodnych źródłach, tak? No, no tak, tak. Z tym jest problem, dostęp do wiarygodnej, rzetelnej wiedzy. No a po drugie, właściwie nacisk, który jest przez środowisko lekarskie, przez nauczycieli w szkołach również duży na rodziców, a później na dzieci, bo najgorszy jest ten nacisk na dzieci, bo dorosły to sobie poradzi, tak? Jesteśmy już nauczeni do tego, żeby sobie z tym radzić, natomiast dzieciaki no, mają z tym problem, że no, są w pewnym sensie no, nękane, tak? Przez nauczycieli, przez panie pielęgniarki w szkołach, no ale generalnie założenie jest takie, żeby w miarę możliwości już teraz nie szczepić, tym bardziej, że zostały im takie szczepionki, które no generalnie tutaj lekarze się wypowiadają, że są no albo bardzo mało skuteczne, albo obarczone dużym ryzykiem. Więc już czyli kiedyś szczepionki były lepsze? Nie wiem tego. Ja nie jestem lekarzem. Nie umiem tego powiedzieć, czy było lepsze. Tu wolę, żeby się wypowiedzieli lekarze. Ja po prostu wiem, że nie chciałabym szczepić czymś, co teraz jest zagrożone ryzykiem, tak?
Dziękujemy. Tutaj pan mówi, że szczepionki kiedyś były lepsze. Może coś pan więcej powiedzieć? To znaczy, no ogólnie było wiadomo, że przynajmniej Polska miała jakąś kontrolę nad tym, tak? Co się działo. Teraz nie wiadomo, kto, jeżeli się dowiaduje, że na przykład w Korei gdzieś produkują, czy w Chinach produkują szczepionki, no to pan wybaczy, ale to jest coś nie tak, nie? No ktoś musi mieć na tym kontrolę. Dobra, ale kiedyś gdzie produkowali te szczepionki? Myślę, że w Polsce, przynajmniej Polski Instytut jakoś pilnował tego, tak? Dobra, dziękujemy. Proszę. Widzicie, no na szczepionkach ludzie tak wypowiadali się, więc raczej mają rację, nie wgłębiałem się dalej w ten temat, bo każdy chce mieć swój wolny wybór, więc nie robiłem tam śmieszkowatych różnych rzeczy i odpuściłem, więc taką krótką relację wrzucam tutaj na drugi kanał. Subskrybujcie, lajkujcie.